Dzięki za ratunek. Jasne. A tak w ogóle, to jaki jest cel naszej podróży? Pewna wioska graniczna. Wioska? Myślałem, że w kolonii są tylko 3 obozy. Nie, jest jedna wioska graniczna między starym a nowym obozem. Mieszkają tam uchodźcy ze starego obozu. Współpracujemy z nowym obozem, napadając na konwoje ze starego. Żyjemy z obrony tych uchodźców, a w zamian za to oni dają nam wyżywienie i dach nad głową. Ale jak tu trafiliście? To długa historia. Byliśmy u samigłów. Wiesz, zamachy, morderstwa, robota za dużą kasę. Bardzo dobrze podaliśmy mieczami, ale kiedyś zabiliśmy osobę, która miała kontakt u władzy. Powiedzieli, że skoro dobrze podamy mieczami, to kilofami będzie jeszcze lepiej. Wysłali nas do kolonii i umieścili w samym obozie. Skąd uciekliśmy? Aha, a za ile będziemy w tej wiosce? Niedługo, w południe dojdziemy. Na miejscu nauczę cię machania meczem, bo wyglądasz mi na niezłego wojownika. Mam nadzieję, że będę taki dobry jak wy. Dobra, no to w drogę. Jesteśmy. Jak dobrze, że pan już wrócił. Zarządca martwił się, że zostaniemy bez obrony. Jak widać, to już nie problem. Zarządca mówił, że jeśli pan wróci, chce się z panem widzieć. Dobrze, zaraz do niego pójdę. Dobra, nowy. Ty pójdziesz ze mną. A reszta zajmie się sobą. Dobra, najpierw idź do kowala i powiedz, że przesyła cię Tymor. Nasz kowal da ci zbroję oraz wybierze najlepszy dla ciebie miecz. Gdy już to zrobisz, zgłoś się do mnie, a wtedy zaczniemy trening. Zrozumiano? Tak, wszystko zrozumiałem. To dobrze, do zobaczenia. Witaj, kowalu. Witaj! To ty jesteś tym nowym? Tak, to ja. Przesyła mnie Tymor. Mam odebrać mój ekwipunek. Poczekaj! Zaraz coś dla ciebie znajdę! Jest! Oto twoja zbroja i miecz! Każdy z naszych wojowników ma taką samą zbroję, więc wyboru wielkiego nie ma. Ale miecz! Miecz jest twoją częścią! Trochę poszperałem, ale znalazłem. Oto miecz królewski, będzie dla ciebie odpowiedni. Dziękuję, kowalu. Muszę już iść na trening. Przychodzę zaoferować swoje usługi. No, to się może przydać.